Chciałabym także powiedzieć coś o moim drugim bracie, Edwardzie, który jest, był, bo już nie żyje, jednym z najbardziej znanych fotografików no, w Polsce na pewno, ale także w Europie, a także miał swoje wystawy w Ameryce, także można powiedzieć, że miałam bardzo zdolnych braci, których bardzo szanowałam także za ich osiągnięcia artystyczne, ale no ale właśnie niewiele mieliśmy wspólnego, bo każdy był bardzo zajęty swoimi sprawami. Natomiast z Edwardem o tyle się zetknęłam i to dotyczy mojej pracy twórczej, że pisałam kilka wstępów do kilku jego albumów. Między innymi taki album Wierzby, który najbardziej się może podobał, taki dosyć poetycki, jako zdjęcia mówię, a także Lublin. I także pamiętam, że Herling-Grudziński dostał ten z wydawnictwa ten album i właśnie pisał mi, że taki jesteś, tak mu się podobał i wstęp, niech to już nie skromny, ale głównie przypuszczam, że zdjęcia.